Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj lecimy z moimi taktykami FIFA 22 na Food Champions, na Division Rivals, na wszelkie pojedynki, które toczę w FIFA 22 i standardowo, moi kochani, jeśli chcecie więcej jakichś poradników na temat FIFA 22 i ogólnie zostawcie łapeczkę do góry i dajcie znać w komentarzu, jaki kolejny odcinek chcielibyście zobaczyć z tejże właśnie serii i co wam pokazać, żeby to było interesujące, ciekawe, bo wiem, że wielu z was dopytywało, jaką gram taktyką, jaką formacją i jak ogólnie w FIFA 22 aktualnie toczę swoje boje w czempionach i tak dalej, ale zanim przejdziemy do mojego składu i mojej formacji i taktyki, to chciałem wam powiedzieć, przypomnieć, że na Instagramie rzuciłem dwa dni temu fotkę z koszulką, która powstała we współpracy z WOŚP, z EA Sports FIFA 22 i pierwszy link w opisie to jest link do aukcji, gdzie macie możliwość wylicytowania tej koszulki wraz z moim podpisem. Jest no fajna, bardzo fajna koszulka, bardzo rzadko też zdarza się, że to coś, co macie w FIFA, możecie mieć po prostu u siebie w domu, a to ta koszulka na pewno jest jedną z ładniejszych, fajniejszych koszulek, jaka weszła do FIFA 22, no bo przypominam, że FIFA 22 też tą koszulkę możecie odblokować. Fajna inicjatywa, wspierajcie tą inicjatywę, bo oczywiście wszystkie pieniądze są przekazywane na WOŚP, no bo jest to licytacja związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, więc warto wspierać ten szczytny cel. Moi kochani, to jest mój aktualny skład FIFA 22. On wygląda jak wygląda, ale za niedługo się troszeczkę pozmienia, więc jeśli śledzicie streamy na żywo, to wiecie pewnie, co się zmieni, albo co się nie zmieni, ale przechodząc do aktualnego składu, bo to też jest fajny materiał, do którego będę was mógł odsyłać w momencie, kiedy zapytacie się, jaką formacją, taktyką, wytycznymi pykamy aktualnie Food Champions, bo ta aktualizacja ostatnio wjechała chyba kilka miesięcy wstecz, więc moi drodzy, ja gram aktualnie formacją 4-4-2, bez żadnych środkowych pomocników defensywnych. Ona wygląda następująco, to jest ta formacja 4-4-2. Taktyka w porównaniu do poprzedniego materiału nie zmieniła się praktycznie w ogóle. Styl gry w obronie jest zrównoważony. Widziałem, że w modzie ostatnimi czasy pojawił się pressing po utracie piłki. W mojej ocenie pressing po utracie piłki jest jak najbardziej sensowną taktyką, ale w momencie, kiedy zastosujemy ten pressing po utracie piłki, bardzo łatwo jest nadzieć się na kontrę, której nie będziemy w stanie już zatrzymać, bo w momencie, kiedy stracimy piłkę w środku pola i mamy zbyt mało zawodników w defensywie, ci zawodnicy ruszą do tego na tą piłkę, żeby ją odzyskać i potem może być już po ptokach. A w mojej ocenie w tej FIFA, mając pressing drugiego zawodnika, styl gry w obronie zrównoważony jest jak najbardziej optymalny i spokojnie można go zrównoważyć, jak sama nazwa wskazuje, i samemu pressingować w momencie, kiedy się chce pressingować, a kiedy się nie chce, to po prostu zagrać na spokojnie, dlatego też styl gry w obronie zrównoważony, szerokość na poziomie 50, co daje nam 50, daje nam takie standardowe ustawienie, głębokość 55, tutaj pełna dowolność, w sensie pełna dowolność pomiędzy 45 a 60, tak bym powiedział, na takich gdzieś tam widełkach sobie testuję i bardzo podobnie to wszystko działa. Jeśli chodzi o ofensywę, to tu także zrównoważony, choć jeśli chodzi o niektóre taktyki, no to cierpliwe przygotowanie na przykład też w jakiś sposób w modzie jest. Bezpośrednie podania na przykład Tom Cholegut, który gra w Ekstraklasa Games i walczy o najwyższe cele, również stosuje bezpośrednie podania, stwarzanie szans. Ja to będę testował, ale aktualnie takim bardzo fajnym kompromisem pomiędzy stwarzaniem szans spokojnie, ale też w momencie, kiedy chcemy przyspieszyć akcję, jest stwarzanie szans zrównoważone, szerokość 50, też tutaj się nic nie zmienia, zagęszczenie 16 na 7 kreskach, też tutaj się nic nie zmienia. Jeśli chodzi o rzuty rożne i wolne, no tutaj się zmieniło jedynie to, że nie ma już glitcha. Glitcha nie ma, przynajmniej ja się nie spotkałem i trzeba te rzuty rożne grać po prostu inaczej. Jeszcze jestem, nie będę ukrywał, jeszcze jestem przyzwyczajony do tego, że się waliło podanie najszybciej jak się tylko da, zamiast przywoływać tego zawodnika i czasami te podania lecą w kosmos i nie dochodzą do konkretnego zawodnika i jednak rzuty rożne, myślę, że no jedynka, dwójka, rzuty wolne tak samo, na pewno nie więcej, chyba że mówimy o jakiejś ofensywnej formacji, kiedy wiadomo, chcemy wrzucić na wariata i wtedy liczyć, że coś się dobrego wydarzy. Formacja 4-4-2, dlaczego nie 4-4-2 druga opcja? Dlatego, że i w tej formacji 4-4-2
jeśli mamy jednego zawodnika typowo defensywnego w środku pola, to dużo bardziej się odnajdziemy i dużo większe mamy możliwości w ataku. 4-4-2, druga opcja, jest zdecydowanie formacją defensywną i bardziej polecałbym tą formację w momencie, kiedy na przykład wygrywamy i chcemy bronić wynik w 60, 70, 80 minucie, a przeciwnik dosyć mocno dominuje. Jeśli chodzi o wytyczne, to ja gram sobie zostawaj z tyłu na środkowych, czyli defaultowo, bocznie zostawaj z tyłu i obieganie, tak samo the line. Jeśli chodzi o środek pola, to wygląda sytuacja następująco. Na zawodniku, jeśli gdybyśmy mieli idealny układ zawodników, czyli mielibyśmy dwóch zawodników typowych eśpeków, na przykład Owar i Guendouzi, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obaj zawodnicy mieli wsparcie ataku na poziomie zrównoważonego ataku. Jeśli w sytuacji jesteśmy takie jak tutaj, czyli mamy zawodnika typowo defensywnego, czyli N'Golo Kanté, który w ofensywie no niewiele nam da, i mamy zawodnika typowo ofensywnego, który oczywiście jest środkowym pomocnikiem, ale bardziej ma predyspozycje ofensywne, to ja gram na zasadzie takiej, że N'Golo Kanté zostawia z tyłu, a zaś Nkunku gra na zrównoważonym ataku. Daje nam to w ten sposób bardzo dobre wsparcie defensywy w postaci tego N'Golo Kanté, który się cofa bardzo mocno i jest na pełnym luzie w zasadzie cały czas z tyłu, a mamy także Nkunku, który jak trzeba to jest w defensywie, ale w głównej mierze wspomaga atak, bo tak bardziej to działa. To szczerze mówiąc, jak mamy na zrównoważonym ataku, to jednak ten jeden zawodnik częściej jest w ataku niż w defensywie. Przynajmniej ja zauważyłem taką tendencję. I jeśli chodzi o bocznych pomocników, to Vinicius Junior, Ricardo Kaká, biegaj za plecy obrońców, pole karne przy centrach, no i można jeszcze sobie ustawić zbiegaj do środka albo trzymaj się skrzydeł w zależności od naszego stylu gry. Ja tutaj mam to poustawiane w ten sposób. Vinicius Junior, biegaj za plecy obrońców, pole karne przy centrach tak samo, zaś napastnicy, biegaj za plecy obrońców, biegaj za plecy obrońców. I tak się, moi kochani, prezentuje ten skład. 4-2-3-1 totalnie już nie używam. W zasadzie jedyną formacją, jaką pykam, to jest właśnie formacja 4-4-2 i żongluję delikatnie tymi ustawieniami środkowych pomocników, którzy w mojej ocenie są kluczowymi motorami napędowymi całego składu i tak naprawdę to od nich zależy, czy mecz pójdzie po naszej myśli, czy może pójdzie po naszej niemyśli. Jeśli chodzi o rolę, no to tutaj niczego do ustawienia nie mamy. Jeśli chodzi o bardzo ofensywną formację, taktykę, to tutaj się nic nie zmieniło. Jedynie nie wiem, czemu mi się to wszystko presetowało tutaj, bo głębokość na pewno powinna być na poziomie 80-90, ale to jest identyczne ustawienie jak w poprzednim filmiku, więc formacja 4-4-2 bardzo, i tutaj oczywiście powinien być nieustanny pressing, więc to jest formacja bardzo ofensywna, która, i tutaj tak samo, rzuty roczne, rzuty wolne. To jest formacja, która daje nam wszystko albo nic, albo strzelamy bramkę, albo tracimy. Nie ma tutaj żadnych kompromisów i tak to wygląda. No delikatnie mamy to wszystko pozmieniane, bo ten skład docelowo inaczej wygląda, nie chcę wam spoilerować. Więc moi kochani, tak to się prezentuje. Pamiętajcie, żeby dawać znać w komentarzu, jakie materiały was interesują, jakie materiały chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, żeby jak najwięcej to miało sensu i żebyście jak najwięcej mogli wynieść z czegoś, co wam przekażę, pokażę i czego jesteście po prostu ciekawi. W tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się dzisiaj na strumyczku wieczorem. No i jutro też potężny materiał wjeżdża na kanał. W niedzielę jeszcze bardziej potężny odcinek, więc lecimy dalej z tematem i ciśniemy z tym daily, bo filmy pojawiają się na tym kanale już od, no, 3 miesiące, 4 miesiące w zasadzie, od początku FIFA 22. Tak to się dzieje. Wielkie dzięki, moi kochani, za oglądanie tego odcinka. Widzimy się niebawem.